Bardzo dziękuję za wprowadzenie i za zaproszenie. Mamy małe opóźnienie, więc przechodzę niezwłocznie do rzeczy. I wyjaśniam tytuł, przynajmniej częściowo wyjaśniam początek. To jest Credo Science. To jest strona internetowa projektu, który prowadzę. Skrót Credo, Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory, czyli po polsku skrajnie rozproszone obserwatorium promieniowania kosmicznego. I właściwie tylko patrząc na to logo można już zrozumieć, o co mi chodzi i o co chodzi w projekcie Credo. W projekcie Credo chodzi o to, żeby mieć dużo tych kropek na globusie, one symbolizują detektory, i żeby spróbować złowić takie zjawisko kosmiczne. Nikt do tej pory jeszcze tego nie dokonał. I z drugiej strony wiemy, że coś takiego może latać po wszechświecie. Natomiast żeby zauważyć obiekt, który może rozmiarami sięgać rozmiarom globu, no potrzeba się zebrać do kupy, czyli globalnie potraktować dane promieniowania kosmicznego, współpracować, wymieniać się doświadczeniami, danymi i poszukać sygnatury, odcisku, stopy, zjawiska. Na przykład może to być korelacja w dużej skali. Powiedzmy, że my dzisiaj, zresztą zaproponuję to Państwu zaraz, zarejestrujemy cząstki, najlepiej więcej niż jedną, a w tym samym czasie podobna grupa w Moskwie, albo w Pekinie, albo w Warszawie również zarejestruje zjawisko. No to byłaby to faktycznie sensacja. Tak można to w skrócie opisać. I przekaz naukowy projektu Credo jest streszczony takim krótkim wzorem. Liczba cząstek docierająca do atmosfery, które to cząstki właśnie chcemy badać, większa od 1. State of the art, reguły sztuki w promieniowaniu kosmicznym kończą się tutaj, na znaku równości. Pojedyncze cząstki, bez korelacji. A my chcemy szukać właśnie takich korelacji. A druga część tytułu to będzie sam koniec. I ja z góry uprzedzam, to jest coś, do czego sytuacja może niekomfortowa, może właśnie wręcz przeciwnie, w każdym razie jest to skutek filozofowania u fizyka i to będzie właśnie mój przykład. Mogą się Państwo śmiać, liczę bardziej na krytykę, a jeszcze bardziej na gorącą dyskusję. Mam nadzieję, że to będzie kij w mrowisko. No i do rzeczy. Proszę Państwa, zaczynamy od motywacji. Każdy porządny referat według mnie powinien się zaczynać od motywacji, najlepiej jak najgłębszej. No to jest moja prywatna motywacja. Nie wiem, czy Państwo się zgodzicie, że nasz wszechświat jest dziwny. Ja tak właśnie uważam, tylko również uważam, że nie należy poprzestać na kontemplacji tej dziwności, że jeżeli mamy narzędzia do tego, żeby wszechświat badać, jeżeli ten wszechświat wydaje się być racjonalny, no to zabierzmy się za to, spróbujmy zbadać, odkryć tajemnicę wszechświata, najlepiej wspólnie, to też o tym powiem. A tu przykład tej dziwności, moje prywatne zadziwienie z maja na konferencji w CERN-ie, całkiem poważnej konferencji dotyczącej struktury natury fotonów. Byłem świadkiem takiej prezentacji, która no, mówiła o tym, że składamy się ze światła, że protony w pewnym stopniu składają się z fotonów. To mówiąc w dużym uproszczeniu, ale taki jest przekaz. No jeśli tak, to faktycznie może tutaj każdy z nas powinien w mniejszym lub większym stopniu świecić. Może słabo, ale jednak w pewnym stopniu składamy się ze światła. I to jest fakt naukowy. Wyznaczone to jest z precyzją, więc należy ufać. Dziwne. A teraz szerzej patrząc, jak ten wszechświat próbować ugryźć. No mamy pewną przestrzeń, którą chcielibyśmy zagospodarować, którą chcielibyśmy opisać i te klocuszki tutaj pożyczone od mojej córki symbolizują teorie, które mamy. No natomiast wiemy skądinąd, że te teorie nie są uzgadnialne. Więc mamy problem. Mamy też zjawiska, które nie pasują do żadnej z teorii. Więc być może ta przestrzeń niewiedzy jest znacznie większa niż przestrzeń wiedzy. Być może, ale być może żyjemy we wszechświecie, w którym wszystko już wiadomo, tak? Tu zdradzam Państwu szczegóły, przeleciałem parę slajdów do przodu. Być może to jest obrazek naszego wszechświata. Być może brakuje nam tylko niewielkiego kawałka. To jest poważne pytanie. Ja przy każdej okazji pytam słuchaczy,
czy według nich żyjemy we wszechświecie typu A, gdzie mamy więcej wiedzy niż niewiedzy, czy może we wszechświecie B, gdzie tylko jedna tajemnica zostaje do odkrycia. I zapytam również Państwa, kto z Państwa uważa, że żyjemy we wszechświecie typu A? A kto z Państwa uważa, że mamy wszechświat B? Tak, czy jest przewaga za A i to mniej więcej tak to wygląda na każdym referacie. To nie znaczy, że Państwo z wszechświata B tutaj są na straconej pozycji, tylko co ja chciałem powiedzieć? Jeżeli mamy tą sytuację, to świadomość tej przestrzeni ze znakiem zapytania jest kluczowa dla podjęcia pewnych działań naukowych. Świadomość tej niewiedzy, a w szczególności świadomość wyzwań naukowych, generuje pewną aktywność. Tu widzę wiele młodych ludzi i to jest może wybór życiowy. Jeżeli ja jestem świadomy, że w nauce są jeszcze jakieś zagadki i to nie jedna, to może ja wybiorę drogę kariery naukowej, może ja zechcę zbadać wszechświat, może ja zechcę rzucić wyzwanie tym znakom zapytania. I ponieważ ja też jestem za wszechświatem A, uważam, że w popularyzacji nauki brakuje nam właśnie popularyzacji tego ciemnego obszaru, brakuje nam popularyzacji niewiedzy. I od czasu do czasu, gdy tylko mam okazję, właśnie wygłaszam referat w kategorii popularyzacja niewiedzy. Nie wiem, czy Państwo kiedyś w czymś takim uczestniczyli, bo do tej pory jeszcze nie spotkałem słuchacza, który wcześniej uczestniczył w wykładzie z zakresu popularyzacji niewiedzy. Czy ktoś z Państwa, wiem, że Robert uczestniczył, bo już był na moim wykładzie. No nie widzę, także macie Państwo okazję, czy Wam się to spodoba, czy nie, to się okaże. I teraz właśnie to jest mój przekaz, że jeżeli mamy dużo niewiedzy, no to jest ocean wyzwań. I jeżeli wiemy, że takie wyzwania istnieją, to być może podejmiemy niektóre z nich. I teraz przykładowe wyzwanie, to też będzie o tym mówić kolejna prelegentka Joasia. Z czego składa się wszechświat? No wygląda na to, że mamy pojęcie tylko o niewielkim ułamku, o 5%. Natomiast ciemna materia, ciemna energia to są zagadki, chociaż ostatnio słyszeliśmy o tym, że połowa ciemnej materii już jest wyjaśniona, ale no to jeszcze musimy zaczekać na potwierdzenie. Natomiast na dzisiaj oficjalnie 95% wszechświata to jest zagadka, więc może by za to się zabrać. A ponieważ ja mam blade pojęcie o ciemnej materii, zresztą wszyscy mamy blade pojęcie, ale ja mam jeszcze bledsze niż specjaliści, ja się zajmuję promieniami kosmicznymi. I promienie kosmiczne, te promienie o skrajnie wysokich energiach, to też jest zagadka. A więcej takich zagadek możecie Państwo znaleźć to jest bardzo fajna strona i bardzo dużo daje do myślenia, lista nierozwiązanych problemów w fizyce. Całkiem spora lista, nie tylko jeden klocuszek. I wśród tych zagadek również moja dziedzina, promienie kosmiczne skrajnie wysokich energii. I tutaj jest napisane, że te energie są niemożliwie wysokie. To znaczy rejestrujemy cząstki, o których no, z dużą dozą prawdopodobieństwa wiemy, że mają energię rzędu 10 do 20 elektronowolta. To jest mniej więcej 100 milionów razy więcej niż najbardziej energetyczne cząstki w CERN-ie. Natomiast nie mamy pojęcia, co to za cząstki, skąd przyleciały, jak doleciały do nas. No zagadka. I teraz, ponieważ organizatorzy prosili, żeby wykład był historyczny, to jest właśnie ten moment, żeby się wywiązać ze zobowiązania. Natomiast ja z góry mówię, że wykład będzie historyczny, natomiast będzie to historia najnowsza. Historia tak nowa, że przedmiot badań, o którym mówię, nie ma jeszcze swojej nazwy, też zaproszę Państwa do konkursu w tej dziedzinie. A teraz o promieniach kosmicznych historycznie. Historia niewiele ponad 100 lat. Odkrycie przez Wiktora Hessa podczas lotów balonem. Zorientował się, że elektroskopy rozładowują się szybciej, im wyżej wzleci. I to go doprowadziło do wniosku, że być może nadlatuje do nas coś z kosmosu. I proszę zauważyć owoce tego odkrycia, Nagrody Nobla, odkrycie antymaterii, odkrycie mionów. To jest rozpoczęcie ery fizyki cząstek, rozpoczęcie ery akceleratorów. No dzisiaj to jest chyba najbardziej, można powiedzieć, odkryciodajna, nie wiem, może żebym kogoś nie obraził, może jedna z najbardziej odkryciogennych dziedzin fizyki.
No i faktycznie, fizyka cząstek to jest wspaniałego. CERN, Wielki Zderzacz Hadronów, wspaniałe rzeczy. No ale co dalej? Również po rozpoczęciu ery fizyki cząstek promienie kosmiczne nie przestały zaskakiwać. W 1938 roku odkrycie wielkich pęków atmosferycznych, czyli kaskad cząstek wtórnych, inicjowanych przez cząstki o ogromnej energii, powyżej 10 do 15. No i ten rok, 1962, po raz pierwszy odkryto wielki pęk o energii 10 do 20 elektronowolta. I tyle, i na tym koniec. I od tego momentu nie ruszyliśmy do przodu. No ale zagadka jest. Pytanie jest, więc być może to jest czas na kolejny przełom. Na to liczymy i za to się zabieramy. Ale żeby tu Państwu dać jeszcze taki, nie wiem, czy to trzeba czekać, aż przejdzie, czy. A nie, dobrze. Tutaj szkic, slajd, który daje Państwu ogólne pojęcie o tym, co to są promienie kosmiczne, jak wygląda spektrum energii promieni kosmicznych. To spektrum jest bardzo rozciągłe. W energiach powyżej 10 rzędów wielkości, a w strumieniu jeszcze bardziej, powyżej 30 rzędów wielkości. Więc to jest zróżnicowana fizyka i zróżnicowana technologia. Jest masa eksperymentów, każdy się specjalizuje w swoim zakresie. Natomiast eksperyment Credo chce skorzystać z tych wszystkich doświadczeń i z tych wszystkich danych. Tutaj jeszcze, żebyśmy mieli świadomość wyzwań przy najwyższych energiach. Wyzwanie techniczne. Strumień, jak Państwo widzą, gwałtownie maleje z energią, mniej więcej jak 10 do minus trzeciej. I to oznacza, że przy tych właśnie niemożliwie wysokich energiach możemy oczekiwać co najwyżej jednej cząstki na kilometr kwadratowy na tysiąclecie. To znaczy, że musimy być albo bardzo cierpliwi, albo mieć duże obserwatorium. I mamy takie obserwatorium, ono działa. Natomiast to jest tylko 3000 kilometrów kwadratowych. Obserwatorium Pierorze w Argentynie. 3000 kilometrów kwadratowych. No więc kilka cząstek rocznie, co najwyżej. Obserwatorium działa już 10 lat, mamy mniej więcej 10 cząstek. To nie jest dużo. To nie jest duża statystyka, a my chcielibyśmy dużej statystyki. Żeby cokolwiek wywnioskować, potrzebujemy statystyki, tak? No, nie zawsze i zaraz też o tym powiem, ale na dzień dzisiejszy tak sprawa wygląda. Bardzo mała statystyka, w związku z tym pytania. Czym są te cząstki o najwyższych energiach? Skąd przylatują? Jak do nas dolatują? A szczególnie pytanie ważne dla Credo, czy fotony przyczyniają się do strumienia przy tych energiach? Dlaczego fotony są takie ważne? To jest ten slajd. Mamy dwie klasy scenariuszy, które próbują wyjaśnić istnienie cząstek o skrajnie wysokich energiach. Scenariusze astrofizyczne, tak zwane, opisujące przyspieszanie naładowanych cząstek i następujące później oddziaływania z rozmaitymi fotonami tła, na przykład z promieniowaniem reliktowym. I w wyniku tych oddziaływań powstają fotony. I na Ziemi spodziewamy się w strumieniu promieni kosmicznych, w tych scenariuszach, niewielkich odsetków fotonów. Niewielkich. I konkurencyjna klasa, modele tak zwane egzotyczne, ponieważ postulują istnienie supermasywnych cząstek o energiach nawet 10 do 23 elektronowolta, które mogłyby powstać we wczesnym wszechświecie i rozpadać się, być na tyle stabilne, że mogłyby się rozpadać dopiero obecnie. I to, co my widzimy, mogłoby być nie efektem przyspieszenia, ale efektem rozpadu. No więc można sobie wyobrazić, że w tym scenariuszu jest bardzo trudno wskazać model, który pozwoliłby na osiągnięcie energii 10 do 20. Bardzo trudno też wskazać obiekty astrofizyczne, które w odpowiedniej odległości mogłyby się znajdować, w odpowiedniej według wiedzy, na tyle niewielkiej, że foton o odpowiednio dużej energii dotarłby do nas. Bardzo trudno wskazać taki model w tej klasie. Natomiast łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli zaczynamy z 10 do 23, to nie będziemy mieć żadnego problemu z cząstką energii 10 do 20. Po prostu to jest jedna z wielu produktów rozpadu. I w tej klasie scenariuszy spodziewamy się dużego odsetka fotonów w promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii. Więc mały odsetek, duży odsetek. I proszę zauważyć, że żadna z klas nie przewiduje z tych tutaj, ale to faktycznie jest praktycznie wszystko. Nie ma klasy, która nie przewiduje fotonów. Więc spodziewamy się, że fotony o skrajnie wysokich energiach istnieją. No ale ich nie obserwujemy. To jest paradygmat, stan na dzisiaj.
Więc jeżeli fotony faktycznie istnieją, to stanowią nie więcej niż 1% strumienia przy najwyższych energiach. Tutaj Państwo widzicie przewidywania, to jest strumień promieni kosmicznych, strumień fotonów, przewidywania scenariuszy egzotycznych, przewidywania scenariuszy przyspieszania i same strzałki. To znaczy, że tylko widzimy nic. Mamy brak obserwacji, czyli górne ograniczenia, czyli strzałki. Te najbardziej restrykcyjne ograniczenia pochodzą z obserwatorium Pierroże, które jest właśnie największym istniejącym instrumentem do badania promieniowania kosmicznego. I teraz tutaj jest coś ciekawego. Czy brak obserwacji fotonów oznacza nieistnienie fotonów? No myślę, że tu większość z nas powinna się zgodzić, że nie. Brak obserwacji to jest brak obserwacji. Więc brak obserwacji nie mówi nam o tym, że te egzotyczne scenariusze, że ciemna materia o bardzo dużych masach nie istnieje. To trzeba dobrze rozumieć. To są ograniczenia na to, że pojedynczy foton bez oddziaływania dotrze do nas, do Ziemi. Jeżeli coś mu się wydarzy po drodze, na przykład jeżeli żyjemy we wszechświecie, że te fotony oddziałują wcześniej niż się spodziewamy, za chwilę podam przykład. Być może jest tak, że one nie mają żadnych szans dotrzeć do Ziemi. No i wtedy nasza obserwacja, czy nasz brak obserwacji niczego nam nie powie o tych scenariuszach. To jest istotne. Więc to, czego nie obserwujemy, to jest wysokoenergetyczny foton, brak mechanizmów, o których nie wiemy, Ziemia, nie obserwujemy. Natomiast jeżeli po drodze dzieje się coś dziwnego, coś nieoczekiwanego, coś, o czym mamy nie takie pojęcie, jak to wygląda w rzeczywistości, to być może mamy szansę zaobserwować jedynie kaskady. I tego podejścia do tej pory nie testowaliśmy, dopiero Credo bierze się za to. I tu jest radosny slajd, który obrazuje, o co chodzi w Credo. To jest, proszę mi wybaczyć, to jest slajd z marca zeszłego roku, kiedy Credo było tylko pomysłem. No i okazuje się, że chwyciło. A pomysł polegał na tym, że zbierzmy wszystkie istniejące detektory, i profesjonalne, i edukacyjne, i zwykłe takie kieszonkowe detektory, jakie ma każdy z nas, i przeanalizujmy dane globalnie. Porozmawiajmy z jakimś godnym zaufania partnerem komputingowym, dla nas to w tym momencie jest Cyfronet, i analizujmy, i szukajmy korelacji w dużej skali. Bądźmy otwarci dla wszystkich, bo chcemy mieć jak najwięcej detektorów, jak najwięcej członków. Kto tylko jest chętny, żeby łapać cząstki, zapraszamy i analizujmy jak najwięcej danych, czyli musimy być otwarci. A teraz właśnie, żeby w 60 sekund streścić to, co zwykle ja opowiadam przez godzinę, to jest filmik, animacja i bardzo proszę o puszczenie. To będzie po angielsku, ale to jest myślę na tyle sugestywna animacja, że Państwo nie będziecie mieli problemów. Będzie głos? 60-second adventures in collaborative science. Number 2, messengers from space. Mobile phones are very useful if you want to chat to friends or annoy people in a theatre. But did you know they're also intergalactic particle detectors? There's a very good chance that wherever you are, you're in a shower of subatomic particles from space. They're not dangerous, but they could answer some important questions, such as what dark matter actually is. Many of these particles originate in the sun, but there's a chance that decaying dark matter could also create cascades of particles. We'd need a detector the size of the Earth to measure these massive cascades, which might have some downsides. But something that has already spread over the planet is the mobile phone. So scientists developed apps to turn camera phones into mini particle detectors. And the Credo project has gone further, linking up citizen scientists to spot these rare cascades of particles. And if enough people join in, then their mobile phones do become a global detector. Just remember to turn it off in the theatre. If you enjoyed this clip... I można wyłączyć, bo to już jest reklama. To jest za pieniądze europejskie. Bardzo się cieszymy z tego, że nie musiał za to płacić Instytut Fizyki Jądrowej. I chyba to opisuje, o co chodzi. Czyli jak najwięcej smartfonów może bardzo pomóc światowej nauce i można, nie wiem, gotować, spać, robić coś zupełnie innego, a smartfon działa.
i zbiera. Ale to jest tylko jeden ze sposobów pomocy Credo. Jest więcej i o nich powiem za chwilę. Więc jak pomóc Credo? No, przyłączyć się. To jest strona internetowa, właśnie tytułowe credo.science, taki adres. Zapraszamy naprawdę wszystkich. To z ciekawości, bo dzisiejsze wykłady są ewidentnie ścisłe, ale być może ktoś z Państwa tu czuje się humanistą na sali, albo chociaż w części humanistą. Czy tak, brawo. I więcej, i tak. I właśnie zapraszamy również humanistów, nie tylko dlatego, że humanista też ma smartfona. Zresztą ja to wyjaśnię. Właśnie to jest związane z dalszą częścią, filozoficzną częścią tego wykładu. Więc humaniści, tak, tutaj no, znamy książkę księdza profesora Hellera, czy fizyka jest nauką humanistyczną. Tak, zdecydowanie tak. To jest przykład. O co chodzi teraz w tej nauce, którą ja tutaj przedstawiam? To jest standardowe podejście do promieni kosmicznych, gdzie zajmujemy się tylko pojedynczymi cząstkami, czyli liczba cząstek na górnej granicy atmosfery równa się 1. Cząstka wpada, inicjuje kaskadę cząstek wtórnych, tak zwany wielki pęk atmosferyczny i te pęki się bada, ponieważ te cząstki nadlatują bardzo rzadko, więc możemy tylko pośrednio wnioskować z własności wielkich pęków o własności cząstek pierwotnych. Różne techniki są stosowane. Technika liczników naziemnych, detekcja światła fluorescencyjnego. Ja nie chcę zagłębiać się w szczegóły, bo ważne jest to, że ciekawe jest uogólnienie polegające na dopuszczeniu znaku większości. A co jeśli nadlatują do nas zespoły cząstek? To jest standard i tutaj potrzebujemy faktycznie dużej statystyki. Dlaczego? Dlatego, ponieważ pęki atmosferyczne inicjowane przez różne cząstki pierwotne wyglądają podobnie. I dopiero z dużej statystyki, z kształtów rozkładu własności pęków możemy wnioskować, ale nie 1:1, że o ten pęk to na pewno proton albo foton. Nie, nie. Jeżeli mamy 1000, to możemy powiedzieć 90% protony, 10 żelazo. W ten sposób. Nie 1:1. Natomiast tutaj, jeżeli mamy więcej niż jedną cząstkę, która wpada do atmosfery, sygnatura może być unikalna. Tło może być zerowe. Na to liczymy. Taka koincydencja, najlepiej wielkoskalowa, to jest nadzieja, że nawet jeden przypadek da nam wiele do myślenia. I teraz, jak zorientować się, że to jest naukowa terra incognita, to n większe niż 1. Więc tu mamy sytuację oczywistej detekcji. I to jest znane w literaturze, to też sam wiem, bo doktorat z tego zrobiłem. Zjawisko zwane pre-shower, to znaczy oddziaływanie fotonu o dużej energii z polem geomagnetycznym. Powstaje kaskada cząstek, początkowo jest to para, elektron, pozyton. Ta kaskada się rozwija, ponieważ elektrony emitują fotony w promieniowaniu synchrotronowym i do Ziemi dociera grupa cząstek, faktycznie n większe od 1, tyle że te cząstki dolatują jednym torem w bardzo dobrym przybliżeniu, w jednym czasie, w bardzo dobrym przybliżeniu, więc efektywnie to, co powstaje w atmosferze, to jest jeden pęk atmosferyczny, więc to jest n równe 1, jeden pęk atmosferyczny. Ale to umiemy obserwować, bo pęki atmosferyczne umiemy obserwować. I druga strona, drugie ekstremum. Co jeśli w kaskadzie, w zespole promieni kosmicznych średnia odległość między cząstkami jest większa niż rozmiar globu? Wtedy w oczywisty sposób nie możemy tego obiektu zidentyfikować jako grupa. No bo dociera do nas jedna cząstka, no to jedna to jedna. Oczywista ekstynkcja. Natomiast pomiędzy tymi ekstremami jest terra incognita. Ja to nazywam tutaj po angielsku unchecked between. I to jest nowe. To jest nowe, ale nie mogę powiedzieć, że nie ma niczego na ten temat w literaturze. I są publikacje, ja mam w kolekcji niewiele, bo tylko dwie, nazywam je ukrytymi skarbami. Ja już pracuję w promieniowaniu kosmicznym prawie 20 lat. I o takiej publikacji dowiedziałem się parę miesięcy temu. No żałuję troszkę, bo ona jest bardzo ciekawa. To jest raport o niewyjaśnionej obserwacji 32 przypadków pęków o energiach przekraczających 10 do 15 elektronowolta zamiast jednego oczekiwanego w czasie 5 minut. Może to jest właśnie zespół. Taka rozpiętość czasowa
jest nie do wyjaśnienia w ramach obecnej znajomości naszej astrofizyki. To jest nie do wyjaśnienia. Skąd taki zespół mógłby powstać? To wymagałoby czegoś więcej. No ale może to jest zespół. Problem polega na tym, że to jest pojedyncza obserwacja. No wiadomo, w nauce pojedyncza obserwacja nie ma znaczenia, jednakże zasługuje na raport. I to jest raport w poważnym czasopiśmie. No więc Credo może to testować. O to nam chodzi. I drugi przykład. Detektory odległe o 250 km zarejestrowały zwiększoną częstotliwość cząstki przylatujące ze zwiększoną częstotliwością, energie też duże, prawie 10 do 14 elektronowolta, w ciągu 20 sekund, stacje odległe o 250 km. Ta odległość jest zbyt duża, żeby to był jeden wielki pęk, znowu według obecnej wiedzy, ale może to był zespół, może to jest n większe od 1. No więc Credo to sprawdzi. Czyli nowa dziedzina, nowe okno. I tutaj jest konkurs właśnie. Ja najbardziej lubię tą pierwszą propozycję, co my badamy. Aha, tutaj nie powiedziałem, to jest wizja artysty, trzy naraz. Zespoły promieni kosmicznych, Cosmic Ray Ensembles, dlatego, bo przypadkowo, mniej lub bardziej, to są pierwsze litery nazwy projektu. Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory albo Cosmic Ray Ensembles. No ale może ktoś woli jakieś inne, a może Państwo będą mieli propozycję. To jest naprawdę do wygrania. I teraz trochę twardej nauki. Czy można eksperymentalnie testować kwantową grawitację? No więc można i Credo będzie testować kwantową grawitację. I teraz ja to wytłumaczę, spróbuję w prosty sposób. Więc tak jak już wspomniałem, wysokoenergetyczne fotony na swojej drodze poprzez wszechświat oddziałują z różnymi fotonami tła. I w wyniku tego oddziaływania powstaje na przykład para elektron-pozyton. I teraz w zależności od tego, jaką relację dyspersji założymy, tu jest właśnie ten wzór i tu jest parametr kappa, który jest bardzo istotny, to ta para powstaje wcześniej, znaczy normalnie, później albo wcześniej. Właśnie w zależności od znaku kappa. Jeżeli kappa jest 0, mamy normalną sytuację. Normalną to jest tutaj odniesienie do podstawowej zasady fizyki niezmienniczości Lorentza. Wszyscy właśnie widzimy, że niezmienniczość Lorentza nie jest łamana, natomiast spodziewamy się, że może być łamana. I teraz jeżeli ona jest łamana na sposób taki, że kappa jest większe od zero, to mamy tłumienie produkcji pary i w związku z tym powinniśmy obserwować więcej fotonów na Ziemi niż w sytuacji, gdy niezmienniczość Lorentza jest niełamana, jest zachowana. Ale my nie obserwujemy fotonów. Więc to nie jest ta sytuacja. Nie obserwujemy pojedynczych fotonów. No tu też się możemy mylić, ale no załóżmy przez chwilę, że się nie mylimy. No a co z tą sytuacją? Jeżeli kappa jest mniejsze od zero, to foton może się rozpaść natychmiast. Czas życia może być rzędu jednej sekundy. Astrofizycznie to jest nic. Czyli natychmiast dochodzi do powstania kaskady. No ale jeśli tak, jeżeli mamy tą sytuację, to żaden foton o skrajnie wysokiej energii nie może dotrzeć do Ziemi. Mogą dotrzeć tylko kaskady. I to właśnie miałem na myśli, mówiąc o tym, że brak obserwacji nie znaczy braku istnienia. W ramach fizyki, którą znamy, możemy żyć w takim wszechświecie i możemy wtedy liczyć tylko na kaskady. Więc dlaczego by nie spróbować poszukiwać właśnie takich kaskad? No a teraz o kwantowej grawitacji. Właśnie tu jest taki jeden z moich ulubionych paperów, publikacji właśnie o łamaniu niezmienniczości Lorentza i astrofizycznych ograniczeń. I o czym jest mowa? O oknach na kwantową grawitację, czyli o sposobach podejrzenia właśnie fizyki, która dałaby nam jakieś wskazówki o możliwej teorii, którą nazywamy kwantową grawitacją. I wśród tych wielu możliwości, to jest wiele możliwości, i wiele z nich też jest do osiągnięcia w Credo. Jest zjawisko, o którym mówiłem, photon decay. Photon decay jest jednym z okien na kwantową grawitację. Więc jeżeli Credo będzie obserwować kaskady, mamy nadzieję, o ile istnieją, to będzie to okno na kwantową grawitację.
No ku mojemu w pewnym stopniu rozczarowaniu są już ludzie na świecie, którzy się zajmują testowaniem eksperymentalnym kwantowej grawitacji. Tu znalazłem przez przypadek slajd z konferencji z 2012 roku. No całkiem pokaźna grupa. Natomiast ci ludzie, jeżeli chodzi o astrofizykę, zajmują się wynikami z astronomii gamma. Astronomia gamma to są pojedyncze fotony o energiach nieprzekraczających, nie wiem, 10 do 12, do 13, do 14 elektronowolta, ale nie kaskady, czyli jeden wymiar. Opóźnienie, to co ich interesuje, to jest opóźnienie w grupie fotonów, ale nadlatujących z jednego źródła, czyli bez rozproszenia przestrzennego. Natomiast podejście kaskadowe dodaje nowy wymiar. Tu akurat jest to odwrócone, powinno być kre. No więc credo jak najbardziej powinno się skomunikować tutaj z tymi kolegami, a credo to jest całkiem spora grupa. Mówiłem, że w marcu zeszłego roku to był tylko pomysł, a na zebraniu rocznicowym zebrało się już całkiem sporo ludzi. Było zebranie w Krakowie, w Instytucie Fizyki Jądrowej 30 sierpnia. I tutaj nawet Asia też jest. Także jesteśmy tutaj drużyną. No i to podsumowanie misji credo w skrócie, czyli scenariusze, konkretne scenariusze, takie jak ten rozpad fotonu, ale również poszukiwanie rzeczy nieoczekiwanych. To jest taki piękny rysuneczek. Być może coś, co wystaje znacząco poza tło, niekoniecznie musimy w tym momencie przewidywać wszystkie możliwości teoretyczne, które mogą się realizować we wszechświecie. Być może jest taki scenariusz, o którym jeszcze nie pomyśleliśmy, no ale możemy próbować łapać nieoczekiwane. I to jest właśnie w podtytule The Quest for Unexpected. Poszukiwanie czegoś nieoczekiwanego, tylko że to nie jest wyłącznie phishing. To nie jest wyłącznie phishing. Możemy również testować całkiem konkretne scenariusze. Jak to robić? Ja już powiedziałem, że im większy eksperyment, im więcej kropek, im więcej ludzi, tym lepiej. Więc to jest klucz, żeby zaangażować jak najwięcej ludzi. I to hasło jest znane na Zachodzie, u nas jakoś jeszcze nie bardzo. Citizen science, nauka prowadzona przez niespecjalistów, może być narzędziem do osiągania celów naukowych. Nie na pokaz, nie żeby podatnicy wiedzieli, co my robimy. Żeby zwiększyć szanse na osiągnięcia naukowe. I tu ja wyliczyłem różne poziomy zaangażowania, o których powiem za chwilę. Tylko proszę sobie zdać sprawę, że taki udział, istotny udział, to jest współautorstwo. Więc ja tu dziś Państwa zaproszę do współautorstwa. Proszę się nie bać. Citizen Science według Wikipedii bardzo prosto wyjaśniona, że to musi być faktycznie nauka z udziałem niespecjalistów, czyli oni zostają współautorami i ta nauka musi być prawdziwa. To znaczy muszą być publikacje. Nie outreach, nie popularyzacja, prawdziwa nauka. Mamy bardzo, bardzo dużo popularnych programów na platformie znanej na przykład z programu Planet Hunters, gdzie można, będąc gimnazjalistą, odkryć planetę. Jest bardzo też poważny projekt, Higgs Hunters, to jest projekt z LHC. No i my też mamy swój projekt na tej platformie, tylko on jeszcze się nie wyświetla, bo jest w wersji beta. Także czekamy i też tutaj chcemy się pokazać. A to jest przykład właśnie publikacji Citizen Science. Planeta, czy właśnie nie wiadomo co, bo to jak szuka się planet poprzez badanie zaburzeń krzywych blasku. I ta krzywa blasku w tej publikacji jest tak dziwna, że aż zasługuje na publikację. Wcale niekoniecznie musi być to planeta. No i w credo właśnie Citizen Science to jest strona internetowa i pierwsza akcja, którą Państwo możecie wykonać natychmiast, jeżeli macie skanery kodów, to możecie nas zlajkować i to już jest współudział. Bo im więcej, tym lepiej. Nawet jeśli Państwo nie zainstalują naszej aplikacji, ani w inny sposób nam nie pomogą, to być może Państwa znajomi to zrobią i Państwo już macie współudział, więc pierwszy, najlepszy sposób, like. Drugi sposób i teraz właśnie jest to, co było w opisie. Ja Państwa zapraszam do udziału i to naprawdę można zrobić teraz. Można wyszukać w Google Play aplikację Credo Detector. Ta aplikacja pojawiła się dwa dni temu, to znaczy ogłosiliśmy to pojawienie się dwa dni temu. Przez dwa dni mamy 500 użytkowników. No można powiedzieć, że jest szał. I tu jest też kod, jakby ktoś nie chciał wyszukiwać. Musi być niestety tylko na razie Android, większy od 5. Mój smartfon nie działa, ma 4.4, ale moja żona ma lepszy i właśnie ja ją wykorzystuję tutaj do pomocy. Wczoraj też teściowej zainstalowałem.
Także to jest faktycznie wciągające, muszę powiedzieć, więc można zbierać dane i gdyby Państwo na przykład tutaj, teraz zarejestrowali się jako drużyna, to moglibyśmy mieć szansę na koincydencję lokalną, czyli na przykład pęk. Ale to jeszcze nie jest najciekawsze. Gdyby w tym samym czasie inny detektor albo inna grupa również zarejestrowało zdarzenie, to już byłoby ciekawe. I właśnie tutaj jest sposób na obejrzenie swoich zdjęć cząstek, trajektorii cząstek. A tu jest właśnie moim zdaniem najlepszy user do tej pory w drużynie IFJ, Samsung, mojej żony. Średnio jeden raz na godzinę wpada. W nocy pięknie, jak się budzimy rano, 10. No gorzej, że w ciągu dnia żona czasami rozmawia przez telefon i to wtedy trzeba wyłączyć, bo za dużo światła wpada. No można obejrzeć te cząstki. Faktycznie to wygląda jak cząstki. Tu jest kod do całości, dorobku. Co jeszcze można zrobić? Można uprawiać sport. Właśnie dzisiaj rano miałem seminarium instytutowe i zorganizowaliśmy mecz. Pierwszy w historii mecz w łapaniu cząstek. Ponieważ tydzień temu miałem też lekcje w gimnazjum w Rzezawie, tam ich też wciągnąłem i oni utworzyli drużynę. Dzisiaj się okazało, że Team Rzezawa miał 30 uczestników. No więc trochę byłem w strachu jak Team IFJ. Wczoraj Robert czytał, po południu wysłałem maila na ogólną listę mailingową. Ludzie, przyłączajcie się. Jutro mamy seminarium, będzie mecz. No zebrało się 32 osoby. W tym jedna, muszę przyznać uczciwie, to moja teściowa, ale to nie przeszkadza, bo może sympatyzować przecież, prawda? No więc mecz się odbył. Mecz się odbył, odległość 52 km, czyli gdyby była koincydencja, to byłaby to koincydencja w dużej skali. Były na bieżąco analizowane wyniki, był leaf score i tu są wyniki. Ponieważ cząstka to jest cząstka, ale też jak źle się tą kamerę zakryje, to jeszcze nie mamy takiej automatyzacji, żeby to automatycznie odrzucić. Więc za artefakt była kara, minus jeden. No i wynik meczu wygraliśmy, ale wynik jest minus 257 do minus 138. Ale to nie znaczy, że nie było cząstek. Rzezawa 4 i EWJ 15. Jest. To się działo i tu były komentarze, rozpoczynało się od dzień dobry, rozpoczynamy mecz, komentują dla Państwa Dariusz Góra, Mateusz Mateja, rozpoczynamy i przez godzinę i wszyscy mieli świetną zabawę, profesjonaliści IFJ, gimnazjaliści Rzezawa, o to nam chodzi. Jeszcze jeden poziom to jest analiza danych, to jest właśnie nasz program na platformie Zuniverse, on działa, można używać, natomiast on jeszcze jest w budowie, także tutaj nie opowiadam zbyt wiele. Ważne jest to, że... Aha, bo tu widziałem, że ktoś wyciągał smartfony i zapomniałem powiedzieć, że ja mam nagrody. Jak ktoś przypadkiem złapie cząstkę, pierwsze 10 osób, które złapią cząstkę, dostaje magnes na lodówkę, credo. Ja to gdzieś miałem, tam gdzieś w plecaku. No i teraz, ponieważ my potrzebujemy wszystkich, młodych, starszych, średnio starych, wszystkich, tylko co z tymi wszystkimi zrobić? Czy nie należałoby ich jakoś poprowadzić? Czy nie należałoby nas samych jakoś poprowadzić? Czy nie należałoby stworzyć środowiska, które ułatwiałoby dokonywanie odkryć naukowych? Takie środowisko istnieje, właśnie powstało w wyniku tych zawirowań kredowych. Nazywa się to inkubator odkryć naukowych. To jest w skrócie idea. Mamy różne instytucje z różnymi zasobami, i projekty, które mogą być ulokowane na zasobach więcej niż jednej instytucji. I co zyskujemy? Synergię. Te zasoby oczywiście są różne. No, projekty, no to wiadomo, drużyna, cel, mapa drogowa, budżet, działania, ciągłość, bo jeżeli mamy studentów, to oni może nie wszyscy będą doktorami, ale ciągłość jest możliwa. Czy możliwe są odkrycia? No tego nie wiemy, chociaż właściwie odkrycie dziedziny kre można uznać za odkrycie. To jest faktycznie, jakbyśmy mieli dom i nagle się orientujemy, że mamy nową ścianę i okno, przez które jeszcze nie zaglądaliśmy. No to jest właśnie kre, zespoły promieni kosmicznych, nowe okno.
Czy zobaczymy pustkę, pustynię, czy tam będzie piękna kolekcja zespołów? Naukowo i tak będziemy do przodu, bo brak obserwacji to jest też informacja naukowa. No a teraz właśnie już przechodzę do tej części filozoficznej, o ile mam, ile jeszcze czasu, Asiu? Nie mam już czasu. Więc szybko. Jeżeli chcemy się szkolić do odkryć, oczywiście nie możemy zadekretować odkrycia, ale czy możemy w jakiś sposób polepszyć naszą sytuację na drodze do odkryć? Więc to jest myśl, która przyświeca inkubatorowi, żeby spróbować trenować pewne rzeczy, na przykład zidentyfikować przeszkody w myśleniu. Jeżeli możemy je zidentyfikować, może możemy je usunąć. Na przykład ćwiczyć się w zadawaniu pytań. Zadawanie pytań jest bardzo ważne w nauce. Na przykład uświadomić sobie sytuację wyboru. Możemy robić różne rzeczy, to jest metoda kolejnych przybliżeń. Liczymy, że zaczynając od tego dojdziemy do jakiegoś modelu szkolenia. I to właśnie próbowałem robić przez ostatni rok ze studentami inkubatora. Myślałem sobie, jakieś mini wykłady, podzielę się swoimi doświadczeniami. No i to jest efekt. Powstała dziedzina, którą nazywamy discoverologią. I bardzo dobrze, że Państwo się śmieją, ale jeszcze lepiej byłoby, gdyby Państwo się nad tym głębiej zastanowili. Więc co to jest discoverologia? No, jakieś działania właśnie, które ułatwiają nam odkrycia. To już istniało. Ja się dowiedziałem jakby później, że to już istnieje. Innowatyka już istnieje i to jest logistyka odkryć. Tak, żeby była kawka, żeby szef nie krzyczał, żeby było świeże powietrze. To jest logistyka odkryć. Żeby rozmawiać pomiędzy dyscyplinami, tego typu rzeczy. Ale proszę zwrócić uwagę na te subdziedziny. Choiceology, czyli wybory w nauce, errology, czyli błędy w nauce i questiology, czyli pytania w nauce. Te trzy dziedziny są poza metodologią. Poza metodologią. Na czym polega wybór w nauce? Ja się zajmę dzisiaj ciemną materią czy ciemną energią. Taki wybór. Czy ten wybór jest naukowy? Że nie. Czy ktoś się nie zgadza ze mną? No, oczywiście mamy intuicję. I mądry pan profesor ma taką intuicję, że na pewno zajmie się tym, co trzeba. Ale czy intuicja jest naukowa? No więc to proszę rozważyć. Errology, błędy w standardowych referencjach, które są powielane. Czy to nam nie szkodzi? Czy moglibyśmy jakoś przeciwdziałać? Czy jakoś sprawdzać? Czy jakoś powielać? I wreszcie pytania. Jeżeli nie zadamy właściwego pytania, to nie znajdziemy właściwej odpowiedzi. To jest bardzo ważne. I przykład Errology z mojej działki w standardowej publikacji czynnik 2, w funkcji, która decyduje o tym, jak często zdarza się produkcja par. Czynnik 2. Na wykresie jest błąd, w równaniach nie ma. W tej samej publikacji. Jeżeli ktoś zechce wziąć wartości z wykresu albo z tabeli, robi błąd. Czynnik 2. Jeżeli ktoś weźmie z równań, jest ok. Ale jeżeli on nie napisze w swojej publikacji, czy wziął z wykresu, czy z równań, ta publikacja jest bezwartościowa. Przykład Choiceology. Projekty. Wszyscy walczymy o nową fizykę. Mamy różne pomysły. Tańsze i droższe. A powiedzmy, że naukowo chcielibyśmy zrealizować wszystkie, ale nie dadzą nam tyle pieniędzy, więc który najpierw? Nie wiem, możecie Państwo znowu zagłosować, czy najpierw najtańszy, czy najpierw najdroższy, czy może jakiś, który da zatrudnienie ludziom? To są różne pytania. To są pytania etyczne. Kto z Państwa by... Ten stopień komplikacji może być różny, najczęściej proporcjonalny do ceny. Kto z Państwa jest, nie wiem, za projektem A, żeby najpierw realizować? Projekt B. Projekt B jedna osoba. Projekt C. Projekt D. Projekt C wygrał. No więc to tak jakby jest, to jest tak jakby credo. To jest tak jakby credo. To jest najtańszy sposób, żeby się spróbować zabrać za nową fizykę. Taki, którego jeszcze nie próbowaliśmy. Inna przeszkoda w myśleniu. Ja to nazywam taki zbyt zrównoważony umysł. Na czym to polega? Że ktoś, kto w ogóle, nie, tutaj na osiach mamy
głębokość studiów, a na poziomej różne modele fizyczne, różne obszary fizyki, które możemy badać. Więc ktoś, kto w ogóle jest ignorantem, czy nie chce wiedzieć nic, dla niego jest wszystko jedno. Młody entuzjasta nauki, no tu pokopię, ale ma swobodę kopania. No gorzej już z doktorantem, on musi trochę głębiej pokopać, ale wciąż może wyskoczyć ze swojej studni. Natomiast najgorzej ma profesor, bo profesor jest mistrzem świata w tym, co robi. I on nie tyle, że nawet nie może, co nawet nie chce wyskoczyć. Więc tu, jeżeli to jest dobre miejsce, to okej. Ale jeżeli prawda jest tutaj, no to mamy problem, mamy zmarnowanie czasu, energii. I tutaj jest potrzebny młody człowiek. Albo da rękę i wyciągnie, albo pomoże kopać tunel. No i właśnie to jest inkubator. Tu zapraszam również młodych ludzi, jest otwarte. I najbliższy trening to jest mentalność odkrywców, coś takiego, psychologia. No więc znamy, nie wiem, pamiętacie Państwo trenera Benhakera, który szkolił piłkarzy w zakresie mentalności zwycięzców. A może mentalność odkrywców? Może wtedy byłoby więcej grantów ERC? To jest pytanie. I teraz, o już właśnie moje podsumowanie. Więc to jeszcze tylko wrócę i to już będzie koniec. To jest właśnie coś, co mnie doprowadziło do tego, że może warto trochę pofilozofować. Ja się zacząłem zastanawiać, skąd to credo mi właściwie przyszło do głowy. No więc mamy jakieś tam założenia przy tych fotonach najwyższych energii. Jeżeli one są prawdziwe, no to nie obserwujemy to faktycznie, bo możemy się też tu mylić, to nie obserwujemy fotonów o skrajnie wysokich energiach i następnie z kolejnym zespołem założeń możemy dojść do tego, że nie istnieją fotony o skrajnie wysokich energiach. No dobrze, a jeżeli tu się mylimy, to dochodzimy do nowego obszaru. Wychodzimy poza paradygmat, ale może warto. I teraz, żeby zilustrować Państwu, że ja poważnie myślę o dyskowerologii, dochodzę do drugiej części mojego tytułu, czyli Astrofizyk w czarnej dziurze. I tutaj jest artykuł, który ostatnio znalazłem i który mnie zainspirował do myślenia. Mianowicie, w największym skrócie, różnica między kwantową fizyką a ogólną teorią względności jest taka, może mnie Państwo poprawicie, jeżeli coś powiem źle, że w ogólnej teorii względności informacja nie może być odzyskana poza horyzontem czarnej dziury. Jeżeli ktoś wpada do czarnej dziury, to już jest nie do odzyskania. Natomiast w mechanice kwantowej informacja zawsze jest do odzyskania. No więc co jeśli by wpaść do tej czarnej dziury? I ja korzystam z okazji właśnie, że tutaj jesteśmy w miejscu uduchowionym i mam już, ponieważ to ma być przedmiot na studiach i w szkole, Choiceology, Questiology, Discoverology, i tu jest przykład ćwiczenia, zadania domowego. Czy nie kłócąc się z ogólną teorią względności możemy rozważać wskrzeszenie kogoś po wpadnięciu do czarnej dziury? Ja Państwa z tym zostawiam. Może właśnie będzie czas na dyskusję. A to jest moje podsumowanie i tutaj już dalej nie ma nic. Dziękuję bardzo.